blogu i zapraszam do oglądania. Jak widzicie, witam Was w podróży, w aucie. Tak jak wcześniej wspominałam w poprzednim vlogu, jedziemy w tripa. Wybieramy się właśnie do Francji, do Paryża. Już na początku dnia mieliśmy super przygodę, bo zapomniałam moich dowodów i Lili. Także się wracaliśmy, no ale trudno, zdarza się najlepszym. I teraz zostało nam trochę czasu, zanim tam dojedziemy, ale jestem dobrej myśli, że wszystko się potoczy tak, jak chcę. No i mam nadzieję, że się wyjazd uda. Więc jesteśmy gdzie? W Paryżu. Idziemy, zaparkowaliśmy właśnie i idziemy pod wieżę Eiffla. In Paris, to get away from your parents, and I thought, well, if I could take this in a shot right now, I don't think that we can work this out. I wanna tear it. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself while I'm wasted with someone else? If we go down, and we go down together, they'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, and we go down together, we'll get away with everything. Let's show them we are better. Idę do ciebie. A kuku? We are in the Paris. Dawaj buźki szybko jej. Dawaj buźki. Wstydzioszek. Widzę cię tam daleko. Idziemy sobie. Robiłam szybkie przebranie, bo byłam w spódniczce, która mi się ciągle podbijała, i szybko się przebrałam. Spodenki nikt nie widział chyba. Chociaż ci murzyni, co tutaj handlują rzeczami, się tutaj patrzą i uznają mnie za Ukrainkę. Fajnie. Co tam powiesz ciekawego? Nic, zaczepiają nas wszyscy i mam dzień dobry, Polska. Albo Ukraina, no. Nie wiem, czy tak mocno po nas widać, chociaż nie zawsze się odzywamy, żeby też rozpoznali. No ale tyle lat praktyki, co nie? Przyszłam wam powiedzieć cześć z wieżą Eiffla w tle. A co tu się wyprawia? Gdzie się wybierasz? Lili! Patrz! Hejo! Cześć! From your parents, you look so proud, standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town, on our own cotton class, for the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, we go down together, they say you could do anything, they say that I was clever. If we go down, we go down together, we'll get away with everything, we'll show them we are better. If we go down, we go down, if we go down. My właśnie jesteśmy w naszym hotelu, bo od 14 zaczynała się doba. No i lekkie przeboje wyszły, bo mieliśmy pokój z wanną, a tej wanny nie ma, jest prysznic i teraz czekamy na odpowiedź, co dalej z nami. I trochę marnujemy przez to czas na zwiedzanie, a jesteśmy nie dość, że głodni, to... Szkoda gadać, ale nieważne, mam nadzieję, że będzie lepiej. A zaraz wam pokażę ten pokój, który teraz mamy. Jest on mały, ale w sumie to i tak tylko na przenocowanie się, więc bez znaczenia. Ale chodziło o tą głównie wannę, żeby małą wykąpać. I tak się prezentuje pokoik. Tutaj dwa dodatki. W oczekiwaniu na odpowiedź booking.com, co zdecydują. Tutaj prowizoryczna szafa z sejfem i lodówka chyba jest na dole, ile się nie mylę, tak? Mam napoje, no. Tutaj mamy stolik, telewizor i tu toaletka. No i właśnie, super prysznic.
Mojemu dziecku się trochę usnęło. O, zobaczcie, jaka biedna. A my idziemy coś zjeść. Wyszliśmy coś zjeść na miasto i ogólnie śmieszna sytuacja. A co do tego pokoju, to nam nie wymienią, bo nie mają dostępnych. Także super. Ale napisałam, że chcemy częściowy zwrot kosztów. Zobaczymy, czy coś się z tym zrobi, bo pewnie nie. Bo tak to jest z Booking.com. Nieważne, teraz chcieliśmy coś zjeść, a tutaj wszystko jest dzisiaj niedziela i wszystko jest pozamykane, bo to chyba do 15 jakoś było czynne. Są sporadycznie jakieś knajpki były otwierane, ale to chyba z alkoholem. No, czyli nie dla nas, a my jesteśmy głodni, bo od rana jesteśmy na płatkach. Od godziny 3 dosłownie ja jestem, a jest godzina 16 prawie. I znaleźliśmy McDonalda. I Krzysiek poszedł kupić coś, żebyśmy tylko zjedli, a później a najwyżej coś poszukamy. Jutro jest poniedziałek, więc też inaczej może coś zjemy jak normalni ludzie. Chcieliśmy czegoś tutejszego tu spróbować, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w sumie. Zjemy i pojedziemy dalej troszkę zwiedzać. Myślałam, że to jest mniejsze, że będzie tylko taki most jakby łuk, a to jest ogromne, ma pełno pięknych zdobień. Idziemy z bliska to wszystko nagrać. Milusia nam odpadła, jak już wcześniej pokazywałam. Jesteśmy trochę najedzeni. Fakt, że nie byliśmy zadowoleni z tego jedzenia, ale później może coś lepszego zjemy. Także idziemy Wam pokazać. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, well, if I could take this in a shot right now, I don't. We can work this out. I wanna tear it. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself while I'm wasted with someone else? If we go down, we go down together. They say you could do anything. They say that I was clever. If we go down, we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are. Show them. Cześć, tata, co pijesz dobrego? Co to za flaszka? Woda za 1 euro. Kolońska? Nie, normalna. Znaczy, w sumie nie normalna, jak za 1 euro. A tutaj Lilunia też pije swoją flaszkę. Mamy przerwę teraz. I gdzie idziemy potem? Na Louvre. Do Louvre czy na Louvre? Nie wiem. Nie wiem w sumie. Idziemy zwiedzać Louvre. O, łatwiej będzie. To znaczy, nie wchodzimy na ten, ale idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Gdzie jesteśmy? I trzech.
Jesteśmy na Luwrze. Idziemy. Krzysiek małą zabrał mi, a ja prowadzę pusty wózek. O, już widać piramidkę. Hello. Aha, uciekacie ode mnie? Spoko. Jestem już w aucie, czekam aż Krzysiek opłaci parkomat, to już chyba opłacił i wracamy. Ja karmię małą, jestem już taka zmęczona, że masakra. Kochani, my już jesteśmy w domu, fajnie się zakończyła ogólnie podróż, jest godzina, nie wiem, 14, także nawet długo nie jechaliśmy. Podsumowując ogólnie ten wyjazd, to powiem tak. W Paryżu, jeżeli chcecie zaoszczędzić pieniądze, to musicie po pierwsze kupować u Murzynów, bo oni mają o wiele taniej niż w tych sklepach, z nimi można się targować. Jeżeli chcecie zaoszczędzić na parkingach, to jedźcie w niedzielę, bo wtedy są wszędzie na ulicach, jeżeli chodzi, bezpłatne. A jeżeli chodzi o takie podziemne lub na jakichś, nie wiem, galeriach, czy nie wiem gdzie ogólnie, to normalnie się płaci. I co jeszcze mogę powiedzieć wam takich ze wskazówek? No i jak chcecie pojechać i wszystko zwiedzić, no to na pewno 3 dni co najmniej, bo my pojechaliśmy na noc tylko i zwiedziliśmy tylko to, co widzieliście na filmiku, także niestety o wiele mniej niż Paryż oferuje. Ale jeszcze myślę, że może kiedyś tam wrócimy, jak Lili podrośnie, to pojedziemy do Disneylandu, no i może resztę zwiedzimy. No, mam nadzieję, że filmik wam się podobał, zostawicie łapkę w górę i będziecie ze mną na bieżąco. Wszystkie linki do mediów społecznościowych macie niżej, także was tam serdecznie zapraszam i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!